Przemek prosił, żeby było krótko. Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że Przemek to, co było wcześniej, wytnie, bo śpiewałem Bonanzę. To jest 3 na 1, jesteśmy w Comicslandii, a ja za chwilę wam przedstawię trzy komiksy, które zrobiły na mnie duże wrażenie w ostatnim tygodniu. Zaczynamy! Bam, 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 bam. Nie zacząłem Marsza Mendelsona dlatego, że Ayrton Senna zginął na torze. Ups, zespoilerowałem. Zacząłem dlatego, że niestety komiks Ayrton Senna, który jest pięknie wydany przez moje ukochane wydawnictwo Scream, jest bełkotliwym gniotem. Przepraszam wszystkich, przepraszam ciebie Ayrton, ale no niestety ci, którzy zrobili komiks o tobie, Fruasart, Papazoglakis, śmieszne nazwisko, i Pakiet, to też mi się podoba, nie stanęli na wysokości zadania. Mamy Ayrtona Senna, jednego z wybitniejszych kierowców rajdowych, który królował na przełomie lat 80. i 90. na torach Formuły pierwszej całego świata. Jego głównym konkurentem był Alain Prost. Była to walka, która przyciągała tłumy, no bo wiadomo, nic tak nie przyciąga ludzi jak dwa zupełnie inne charaktery. Tytułowy Ayrton Senna był wycofanym introwertykiem, który dopiero jak wsiadał do bolida, zmieniał się w diabła. Chciałbym to zobaczyć w tym komiksie, ale mimo iż jest naprawdę fajnie narysowany, to ja nie wiem, o czym on jest. Są takie luźne fragmenty, a tu mamy jakieś przebitki, jak mały Ayrton Senna uczy się jeszcze na go-kartach jeździć, a to podchodzi do niego zaufany starszy kolega, jakiś brazylijski, który ma go poprowadzić, który będzie jego mentorem. Ayrton jest pokazany tak, jakby nie miał, posłuchajcie, wad. On jest dla mnie taką osobą, to mi trochę przypomina nasze komiksy o papieżu. Nie wiem, czy to mu pomogło, wydaje mi się, że raczej zaszkodziło, gdyż tego się nie da czytać, to jest, wiecie, taki album ku pamięci. Ten komiks jest absolutnie tylko dla fanów, więc inni, proszę, nie kupujcie, nie zbliżajcie się, bo niestety, mimo że jest to dzieło pięknie wydane i w bardzo fajnej cenie i zrobione przez ukochany Scream, naprawdę szanuję was, chłopaki, to po prostu jest słabe. Także, no, przepraszam, ale 4 na 10, no. Z drugim tytułem, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, miałem duży problem. Śledzę karierę Leo od dłuższego czasu, kiedy jeszcze w Polsce ukazywały się jego pierwsze komiksy na początku lat 90. Już wtedy byłem nimi zafascynowany. Jest to pewna taka stylistyka, która nie musi każdemu podchodzić. Taka natrętna eko odwołania do wszystkiego. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście Leo uwierzył, że ekologia jest jego religią, a oszczędzanie i nieniszczenie plastiku jego bogiem. Każdy ma do tego jakieś tam prawo, nawet jeżeli się nie do końca z tym zgadzamy. Natomiast rzeczywiście ten taki coraz bardziej nachalny, wiecie, dydaktyzm pojawia się w jego kolejnych publikacjach. I o ile jeszcze czytaliśmy Aldebaran, to było mło i to gdzieś tam było w tyle, nie przeszkadzało. W Betelgeuse zaczynało już być uciążliwe, a Kenia, o której chciałem teraz powiedzieć, gdzieś się sytuuje pomiędzy. Po II wojnie światowej dochodzi do serii dziwnych zdarzeń. To znaczy, w różnych dziwnych, znaczy w Kenii, w różnych dziwnych miejscach tego kraju pojawiają się jakieś zwierzęta, które w ogóle nie powinny tam się pojawić. A to jakieś stare dinozaury, posłuchajcie, głównie jakieś takie dinozauro Jurassico Parkowo podobne. Zainteresowały się tym wywiady. Wywiad brytyjski, wywiad amerykański, wywiad rosyjski. I one gdzieś tam wszystkie są. Czyli mamy grę wywiadów, mamy piękne plemery, obłędnie wyglądające, zachodzące słońce gdzieś tam w Kenii. Ja bym wolał czytać komiksy, których Leo tylko rysuje, a no nie do końca pisze, bo już mam tego dość. Mam dość jego natręctwa i jego po prostu wtykania wszędzie tych samych wątków, które mamy w jednym komiksie. One muszą w każdym jednym przegrać. Ja myślę, że nawet jeżeli on by robił komiks o Księżycu i tam by było cały czas ciemno, to byłoby gdzieś o tym, żeby pilnować i żeby nie niszczyć po prostu przyrody. Kenia jest komiksem przyzwoitym. Są chwilami piękne kadry. Jest kilku naprawdę fajnych, kwistych, takich pełnokwistych bohaterów, o których można powiedzieć, że jak tylko pojawiają się w kadrze, to go od razu kradną. Przy tak pięknych rysunkach komiks trochę się ciągnie, nie jest zarzutem. Natomiast jego wtórność, to mnie boli najbardziej. Nie chcę powiedzieć tego złego słowa na P, popłuczyny, ale to są po prostu taka kalka Betelgeuse.
Ta historia jest przyzwoita, fajnie się ją czyta, natomiast no po prostu jest wtórna i chwilami męczy. Jako wielki fan Leo polecam i jest to moje na pewno 6 na 10, natomiast powiem wam szczerze, nawet długo myślałem, czy jej nie upaździerzyć, ale no jest za dobra na to, także inny komiks dostąpił tego zaszczytu. Dzisiaj Kenia, czyli jeden ze słabszych Leo w Polsce, ale w jednym tomie, pięknie wydany. Ci, którzy lubią tego typu komiks, nie będą rozczarowani, pozostali raczej się zastanówcie. A komiksem, który absolutnie skradł moje serce, zupełnie niespodziewanie, jest Eden. Tomka Woroniaka, o którym wcześniej nie wiedziałem zupełnie nic. Wybacz Tomku, czy publikowałeś coś wcześniej, ale jeżeli publikowałeś, to jakoś nie zapadło mi to w pamięć. Ale od Edenu obiecuję, że to się zmieni. Tomek Woroniak wymyślił sobie w Edenie cały świat, kiedy w Wigilię pewnego roku zwierzęta na całym świecie zaczynają mówić ludzkim głosem. I wyobraźcie sobie, że ta Wigilia się kończy, a te zwierzęta ciągle mówią ludzkim głosem. No i to powoduje poważne zmiany. Właściwie to powoduje rewolucję, gdyż ludzie wsłuchują się w te zwierzęta, widzą, jakie niewyobrażalne cierpienie zafundowali tym zwierzętom i zaczynają przebudowywać cały porządek społeczny na Ziemi. To znaczy, ustawiają go względem tego, jak kto wcześniej traktował zwierzęta. Każdy człowiek musi przejść, musi przed sądem udowodnić, kim był wcześniej. Przed Wigilią, nazwijmy to, kiedy zwierzęta zaczęły mówić. No i ten tułowy bohater na to czeka. Jego ukochana, od zawsze weganka, opływa w luksusy i żyje sobie w willi, no bo wszyscy wiadomo ją kochają, bo nikomu krzywdy nie robiła. Jego rodzice byli mięsożercami, więc mają przekichane, a z nim mieszka tylko szczur. Taki szczur, powiedziałbym, bojowy szczur, to znaczy jest to szczur rewolucjonista. Bardzo fajny szczur. 49 zł, moi drodzy, a czegoś tak oryginalnego nie czytałem, no nie wiem, ze 2 lata. Naprawdę komiks, który skłonił mnie do myślenia. Chwilami widać, że jeszcze Tomek Woroniak nie panuje nad całą historią, to znaczy zamiast skupić się na głównym aspekcie, zaczyna w jakieś oniryczne wizje odpływać i to szkodzi tej historii. Wydaje mi się, że gdyby te 40 czy 30 stron wizji odłączyć, nie zaszkodziłoby to. Natomiast rozumiem, że taka była idea fix, więc szanuję. 8,5 na 10, bardzo fajny komiks dla każdego. Skłania do myślenia. Skłania do myślenia i zostaje w głowie, a chyba niczego lepszego o dziele popkultury powiedzieć nie można. Także Eden polecam, wydawnictwo Timow i Cisi Wspólnicy. No widzicie, czasami się jakiś dobry komiks uda opublikować. To naprawdę miłe. Dzięki, bardzo fajnie się rozmawiało o tych 3 tytułach. Nie mogę się już doczekać kolejnych 3. Jak zwykle będę miał największy problem z wybitnym. Ale na pewno coś się znajdzie, rewolucja komiksowa trwa, więc jest wesoło, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia.